Na terenie gminy Puck i miasta Puck powstaje nowy klub sportowy. Proszę nam powiedzieć coś więcej. Klub ten powstał z byłych zawodników sekcji kręglarskiej klubu sportowego Zatoka oraz tych, którzy kiedyś trenowali w te kręgle tutaj na terenie miasta Puck. Postaraliśmy się, żeby stworzyć nowy klub pod szyldem Oxid. Na dzień dzisiejszy, no niestety mamy tylko seniorów, postaramy się po prostu jeszcze nabyć młodzież z gminy oraz z miasta Puck, nie? Żeby po prostu wziąć sobie trochę więcej, jak można powiedzieć, zrobić zaplecza. Dlatego też występujemy do mieszkańców gminy i miasta Puck o to, aby po prostu przystąpili do nas, do sekcji i zaczęli z nami również trenować, bo potrzebujemy zawodników, którzy może kiedyś próbowali grać w kręgle. No i na dzień dzisiejszy po prostu potrzebujemy tak zwanego zaplecza, który by nam pomagał w przyszłości. Na dzień dzisiejszy gramy w pierwszej lidze polskiej, tak zwanej kręglarskiej. Na przyszły sezon mamy zamiar wejść do Superligi, oczywiście jeżeli pozwolą nam na to tylko i finanse i po prostu kadra, nie? Czyli więcej zawodników pozyskamy, bo tam niestety musimy grać już w sześciu, czyli, a zaplecze musi być trochę większe. Więcej informacji otrzymacie Państwo na stronie Ośrodka Kultury i Sportu gminy Puck oraz gminy Puck.